Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam pastę kanapkową z białego sera. Myślę, że mało osób może ją znać. Dla mnie to jest wspomnienie z mojego ogólniaka, gdzie pani w sklepiku szkolnym sprzedawała bułki z taką pastą. Także zapraszam serdecznie. Przygotowanie pasty zaczniemy od przekrojenia cebuli na pół, a następnie ją pokroję. Za każdym razem Wam to pokazuję, ale jak ktoś ogląda tylko na przykład ten film, to według mnie to jest najszybszy sposób na obranie cebuli. Już jest praktycznie gotowa. Będziemy potrzebowali tylko połówkę. Pamiętajcie, aby cebulę umyć. No i co, kroimy. Tak drobne jak to tylko możliwe. Przyda się ostry nóż. Okej, cebula jest pokrojona. Cebulę przekładamy do pojemnika. 1/4 puszki kukurydzy. 250 g twarogu półtłustego. Można go od razu pokruszyć, będzie łatwiej. Naprawdę sporo ziół prowansalskich. Trochę soli. Pieprz. Zawsze świeżo mielony. I majonez. Zaczniemy od takiej ilości i zobaczymy, czy wystarczy. Ja robię majonez sam. Na kanale jest film, możecie znaleźć. Teraz widelec i wszystko ugniatamy. Dołożę jeszcze trochę majonezu. Ok, i teraz trzeba jej spróbować, czy jest ok. Jak widzicie, przygotowanie tej pasty to jest chwila, moment. Gwarantuję Wam, że jest obłędnie pyszna. Polecam do niej stosować sobie chleb, albo bułkę, albo bagietkę, co tam macie pod ręką. No i ciekawe ostatnie odkrycie, jak zrobi się z niej nadzienie do pierogów i doda jeszcze ziemniaków, to też są naprawdę bardzo dobre.